Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Słuchajcie, mamy drugi dzień eventu Black Friday i ja naprawdę nie mogę uwierzyć, jak ten event dobrze wygląda. Mam wrażenie, że ten dwa dni były lepsze, odkąd wyszła FIFA 22. To, ile mamy SBC, to ile jest paczek, jest naprawdę świetne. I to, jakie karty też dostaliśmy wczoraj do paczek. Właściwie dla was dzisiaj, ponieważ ja nagrywam to wczoraj. Bo jest tyle kontentu, że muszę zrobić aktualnie, otworzyć kilkanaście paczek, żebym mógł otwierać dalej, ponieważ przed chwilą dostaliśmy player picka w błyskawicznym SBC. Na kolejny odcinek będę miał wszystkie paczki jakby od północy, wczoraj do dzisiaj. Mam nadzieję, że dobrze to wszystko tłumaczę, bo trochę dziwnie się nagrywa odcinek dzień wcześniej, który ma być dzisiaj. Ale mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe. Słuchajcie, jak możecie zostawić lajka, jak nie wspieracie kanału, zasubskrybujcie. Zaczniemy sobie od tego, co dostaliśmy w SBC od właściwie trzech poprzednich godzin. Pomijając tego benzynę, którego zdecydowałem, że będę robił. I słuchajcie, jeżeli jesteśmy jeszcze przy tym, tutaj potrzebna jest karta ważne transfery. Karta ważnych transferów jest do zdobycia za darmo w zadaniach stanowych, jest to Baku, ponieważ karty ważnych transferów poszły chyba, nie wiem, 50 czy 60 tysięcy aktualnie kosztują, więc trochę bez sensu jest kupować na rynku transferowym kartę, którą możecie zdobyć sobie za darmo i wrzucić właśnie do tego SBC. Ja tutaj już jeden sobie mecz zagrałem i po prostu skończę sobie to jutro czy tam pojutrze i to SBC obecnie zrobię, ponieważ mam bardzo dużo Francuzów niewymiennych w zespole i będzie po prostu pasował, a wygląda on po prostu fantastycznie. I słuchajcie, tak jak mówiłem, miałem zrobić 81+, ale te paczki będą po prostu w kolejnym odcinku, bo na dzisiaj mam już kilkanaście wielkich paczek, które za chwilkę otworzymy, a zaczniemy od player picka 84+, pierwszy tak duży player pick w FIFA 22. Nie jest on drogi, bo jest tylko cena 80. Wszystko zrobiłem sobie z duplikatów na liście transferowej, które mam, więc wyszło fantastycznie. I co ciekawe, ten player pick jest wymienny. Mam nadzieję, że wy go wczoraj zrobiliście, słuchaliście to, co mówię, żebyście byli tak co godzinę, dwie, czy na telefonie, w aplikacji, czy to w grze, zalogowali się, zobaczyli, jakie są SBC, bo jak do tej pory naprawdę wszystkie były opłacalne i bardzo, bardzo dobre paczki za 45 tysięcy, za 35 i tak dalej. Słuchajcie, lecimy z pierwszym player pickiem 84+, w FIFA 22, jestem bardzo ciekaw, czy uda się trafić coś fajnego. Może jakąś kartę specjalną, oczywiście piszcie w komentarzach, co wam się udało trafić z tego player picka, czy z jakichkolwiek innych paczek za szybkie SBC. Otwieramy, zobaczmy, co będzie. Okej, okay, Oyarzabal 85, a teraz przechodzimy do paczek. Jak widzicie, tych paczek mam naprawdę bardzo dużo. To są wszystkie paczki z ważnych meczów i z szybkich SBC. Także naprawdę, jak ktoś ominął ten jakby content od EA, to niech żałuje, bo ma naprawdę czego. Trzech piłkarzy 81+, oczywiście paczka 85+, którą za chwilkę sobie również otworzymy. Może zaczniemy od tej 81+, razy 3. Zobaczymy, co uda się trafić. Też był bardzo niski koszt, chyba sami rzadcy zawodnicy. I są ekrany. Dobra, kolejne paczki. Jak coś będzie, to się widzimy. I zostało już tylko 5 paczek. Zaczniemy sobie od małej do tej paczki rzadkich piłkarzy, w której w poprzednim odcinku trafiłem moją najlepszą kartę w FIFA 22, wartą ponad 500 tysięcy. Jak ktoś nie widział, to zapraszam. A teraz są tylko ekrany i będzie to Guerreiro. Tak na razie nie najlepiej, ale te trzy najlepsze paczki jeszcze przed nami. Na teraz, bo oczywiście paczek w dzisiejszym odcinku będzie jeszcze dużo, dużo więcej, tak naprawdę z całego dzisiejszego dnia, jak to oglądacie. Dobra, paczka za 35 tysięcy teraz, wymienna. I mamy informa w walkoucie. Niemcy, lewy napastnik i będzie to chyba Stindl. Tak jest, 84, ale chociaż tyle, że pierwszy walkout już mamy. A paczek, tak jak mówiłem, naprawdę dzisiaj będzie jeszcze bardzo, bardzo dużo. I jeszcze player pick, ale to jest nic specjalnego, bo to jest tylko 70 do 80. Także obojętnie, co by tutaj nie było. Okej, okay, ostatnia paczka na teraz, 85+, z pierwszego dzisiejszego, tak naprawdę SBC, właśnie wczorajszego, na Black Friday. Zobaczmy, co będzie tutaj. Czy jakiś walkout, czy karta specjalna? Niestety nie, najgorzej, co może być. Defree 85. Jestem bardzo ciekawy, czy trafialiście z tych paczek, cokolwiek dobrego możecie pisać w komentarzach. Okej, okay, to naprawdę na koniec tego dnia dzisiejszego, także wczorajszego dla was, odbieramy paczki jeszcze za Division Rivals. I tu mamy dwie paczki za 50 tysięcy i jedną za 45, także fajnie, jakby coś udało się tutaj trafić. Ja jeszcze mam kwalifikacje do Food Champions przed sobą i słuchajcie, to co dzisiaj działo się w sklepie, tyle specjalnych paczek, ile było dostępnych, nie pamiętam, żeby kiedykolwiek było chyba ponad 600 tysięcy na jedną godzinę paczek za 125 tysięcy. Nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek dali tak dużą ilość na jedną platformę. Tyle, ile zarobili dzisiaj, to jest naprawdę kosmos. Paczka za 50 tysięcy, ale niestety nic nie ma. Dobra, jak coś będzie w tych dwóch ostatnich, to się widzimy. Okej, okay, teraz otworzymy sobie tą za 45 tysięcy wymienną. I jest walkout! Hiszpania,
Środkowy obrońca będzie to Sergio Ramos, 88, więc drugi walkout dzisiaj trafiony. Czy w paczce coś jeszcze? Bardzo fajnie, że co paczka wymienna, chociaż i tak wydaje mi się, że zostawię sobie tą kartę pod jakieś SBC około 25 tysięcy. Dobra, lecimy do ostatniej paczki na teraz, a resztę będziecie widzieli już z kontentu jakby dzisiejszego o godzinie 19 i z tego, co działo się przed. Co będzie w ostatniej paczce? Tylko ekrany. Dobra, zobaczmy, co jest dzisiaj nowego. Okej, słuchajcie, mamy godzinę 19, także zobaczmy, co jest nowego dzisiaj, jeżeli chodzi o znając nowe, czy coś nowego się tutaj pojawiło, ale chyba raczej nic nie ma. Oczywiście codzienne logowanie, przypominam, żeby się zalogować, bo jest paczka za 35 tysięcy. I tam więcej nic nie ma, na pewno są SBC, ponieważ tutaj pojawiły się chyba o godzinie 16 czy o 15, powtarzalne SBC ligowe z upgrade'u 81+, do których sobie możemy przejść teraz. Jest, mamy jeszcze Gelson Martins, 85, kolejna karta z Ligi Francuskiej. Są trzy segmenty, ale najpierw zobaczmy, jak ta karta wygląda. Niestety ma trzy gwiazdki słabszej nogi, ale to tak jest chyba podniesiona o jedna, z tego co każe. Gelson Martins ma jedną, dwie gwiazdki słabszej nogi. 99 zwinność, 99 równowaga, fantastyczna karta, naprawdę. Jakiś boost tylko do strzałów i do podań. I jest naprawdę świetna karta. Jestem bardzo ciekaw, co zrobić tutaj z kosztem, bo ceny naprawdę tych wysoko ocenionych kart teraz są droższe. 8,5, 8,2, 8,3. Nie jest najgorzej, naprawdę nie jest najgorzej. Wydaje mi się, że jest ok koszt tak za taką kartę. I słuchajcie, jeżeli chodzi o te upgrade'y ligowe. Są oczywiście Premier League, jest Liga Francuska, którą ja zdecydowanie wam polecam to robić, bo jest najwięcej bardzo dobrych kart do trafienia. Przypominam, że jest nowy zespół Best of Team of the Week do trafienia, m.in. Neymar, Marquinhos i tak dalej. Te najlepsze karty, które nie były w pierwszym jakby zespole Team of the Week. I mamy jeszcze rozbudowę jakby trzech zawodników z każdej z top 5 lig, ale ja polecam wam robić tą 81+. I tą rozbudowę zrobimy w jutrzejszym odcinku. I również mamy teraz, to dopiero dostaliśmy, nowe player picki 75+. Szkoda, że nie zrobili tego, nie wiem, chociaż 78+. Ale trudno, na pewno na jutrzejszy odcinek, właściwie może nie wiem, poniedziałkowy, zobaczymy jeszcze. Ale na pewno na kolejny odcinek przygotuję przynajmniej, myślę, ze 20 takich player picków i przynajmniej, myślę, z 10 paczek tych 81+ z Ligi Francuskiej. Możemy zrobić tak, że co 50 łapy w górę jedna taka paczka w jutrzejszym odcinku. I jest to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten content dzisiejszy, także możemy przejść sobie do paczek. Mamy 3 paczki z informami i kilka paczek z tych SBC codziennych, które były, tych flash SBC, także zaczniemy sobie może od paczki, a niech będzie pierwsza paczka z zawodnikiem informem po prostu. Zobaczmy, czy będzie coś ciekawego, jak nie, to już widzimy się przy jakimś dobrym trafie. Zaczynamy niestety bez walkoutu, więc nic dobrego to nie może być. Norwegia, okej, okay. Jak coś będzie, to się widzimy. Okej, okay, paczka rzadki piłkarz Elektrum to jest paczka za ostatnie szybkie SBC, które było dzisiaj i jest walkout, Belgia. Napastnik i będzie to Lukaku 88, także kolejny odcinek, kolejny walkout w dzisiejszym odcinku. Czy coś obok Lukaku? Bardzo fajnie, że ta paczka jest wymienna. Jest jeszcze Werner, wow, dwóch napastników z Chelsea w jednej paczce. I przypominam, żebyście posprzedawali waszych zawodników z Ligi Francuskiej, złotych świecących, jeżeli nie będziecie robili tego SBC, bo aktualnie chodzą po, chyba jak dobrze pamiętam, 1500, jak patrzyłem, jak wyszło to SBC. Więc naprawdę, jak nie robicie SBC, to sprzedajcie karty. I dobra, zostały nam dwie paczki z gwarantowanym informem, także obie już wam pokażę, co by w nich nie było, chociaż mam nadzieję, że jakiś jeden walkout będzie. Jest walkout! Anglia! Środkowy obrońca będzie to Minx 84. Dobra, słuchajcie, jak możecie, zostawcie lajka, jak nie słuchacie kanału, zasubskrybujcie, piszcie, czy udało się trafić jakąś kartę właśnie z aktualnego eventu. Ja w jutrzejszym, a właściwie to przez kolejne 3 dni, będę polował na Ben Yedera i Renato Sancheza w tych paczkach upgrade'u. Otwieramy ostatnią paczkę na dzisiaj z gwarantowanym informem. Zobaczmy, czym zakończymy. Bez walkoutu. Okej, także to było tyle i widzimy się jutro w kolejnym odcinku na kanale. Na razie.